witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj sobie spędzimy razem dzień w domu. Będzie przytulnie, milutko, więc zróbcie sobie jakąś herbatkę, kawuśkę. Ja zaraz będę sprzątać i słuchajcie, teraz tych vlogów będzie trochę więcej, ponieważ zamierzam nagrywać w tym roku vlogmasy. Pierwszy raz w życiu, nie wiem jak mi pójdzie, bo jeżeli nie zauważyliście, to ja preferuję takie filmy z podkładanym głosem, jakoś lepiej się w tym czuję, a teraz stwierdziłam, że właśnie będę bardziej do Was gadać tak face to face, czyli będzie co tydzień film jak zwykle, ale raz poradnik, a raz właśnie vlog, żebym się przyzwyczaiła i te vlogmasy w grudniu były na tip-top. Jeszcze nie wiem, jak często będę nagrywać te vlogmasy, na pewno nie codziennie, bo to jest dla mnie hardcore i po prostu podziwiam wszystkie osoby, które tak robią. Myślę, że 3 razy w tygodniu, ale to jeszcze zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. No i ja teraz jeszcze troszkę muszę posprzątać mieszkanko, a potem chyba sobie zrobię coś do jedzonka. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. Trochę się zmęczyłam, powiem Wam, tym sprzątaniem i teraz przygotujemy sobie obiadek, a mianowicie zrobiłem przepis z TikToka, jest on teraz na czasie, zauważyłam, że non-stop pojawiają mi się właśnie filmiki z tym przepisem, tutaj Wam wrzucam filmik właśnie o jaki mi chodzi i przygotowałam sobie już składniki, priorytetem jest łosoś oraz ryż, ja nie mam łososia, więc postawię na tuńczyka. Zobaczymy, czy takie połączenie składników się uda. No i słuchajcie, tak, tutaj już mam przygotowany ciepły ryż, do którego właśnie zaraz wrzucę tuńczyka. Bardzo nie lubię otwierać tych puszek, bo kiedyś miałam nieprzyjemny incydent z tym, a mianowicie tą zawleczkę wbiłam sobie w rękę i mam do tej pory bliznę. Czekajcie, muszę go odsączyć. Dodałam tego tuńczyka i ona później, zaraz, dodaję sos sojowy, trochę sriracha, to jest taki ostry sos, ja na szczęście ją mam, bo też uwielbiamy z Bilem. I majonez, wszystko dokładnie mieszamy. I ona, słuchajcie, jeszcze jako taką sałatkę, dodatek ma kimchi. Ja uwielbiam kimchi, to jest taka koreańska kapusta, przygotowana na ostro. Oraz nori, czyli glony suche, które również lubię. I po prostu tak kładzie na ryż, jeży tak. No i poczekajcie, bo ja nie jestem w tym zbyt dobra, zobaczymy jak to będzie smakować. No, najadłam się, więc teraz musi się trochę odleżeć jedzonko w brzuszku. Nie było to jakieś fenomenalne. Zazwyczaj te przepisy są kreowane na jakieś nie wiadomo jakie, a przychodzi co do czego, to wiecie, nie wierzcie we wszystko, co znajdziecie w internecie. Właśnie a propos tego, dodałam dzisiaj takie stories, pod którym nawiązała się spora dyskusja. A propos filtrów. Na YouTubie nie ma filtrów, z tego co mi wiadomo. Natomiast na Instagramie są i niektórzy ich używają, większość osób ich używa, a niektórzy nie. Ja ich używam i nie wiem. Znaczy mam świadomość, że to może jakoś troszkę źle wpływać na, nie, na młode zwłaszcza osoby, no ale ja ich używam.
I nie mam problemu z tym, żeby ich nie używać. Natomiast ja jestem taką estetką. Lubię, jak wszystko jest takie ładne, czyste. Zresztą możecie zobaczyć to po moich filmach. I nie chodzi o to, że bez filtra jestem brzydka, ale właśnie nie umiem tego wytłumaczyć. Chcę, żeby te stories, wiecie, tak się na nie miło patrzyło, a nie jakieś z podgardlem, z pryszczami. Chociaż to też jest właśnie takie naturalne, wiarygodne i powinno się do tego podchodzić na luzie. Ciężki, kontrowersyjny temat, więc nie dziwne, że teraz w internecie wokół tego jest burza. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy macie o tym zdanie, bo jestem bardzo ciekawa. Z tego, co tutaj widziałam w ankiecie, jaką wstawiłam na swoje stories, czy wam przeszkadzają, czy nie, no to 80% osób zaznaczyło, że obojętnie. Obojętnie. W sensie macie taki stosunek. No i nie wiem, wiecie, wszystko jest w sumie dla ludzi, ale z umiarem, bo też nie można przesadzać, jak są takie filtry, które zniekształcają, w ogóle pokazują inny obraz was. Mniejsza twarzyczka, większe usta, mniejszy nos, większe oczy, inny kolor w ogóle skóry, no to już wiecie, można się trochę w tym zatracić. Przy okazji też wam chciałam od razu polecić tą książkę. Ona jest skierowana nie tylko dla kobiet i nie tylko dla dojrzałych kobiet, tylko właściwie dla tych również dojrzewających. Tutaj jest, zaraz wam pokażę spis treści. I jeżeli chodzi o akceptację i o okresie, hormonach, relacjach z mężczyznami głównie, o seksie. Także wiecie, są takie podstawowe rzeczy, które raczej większość osób wie, ale też takie bardzo ciekawe, no i edukacyjne. Polecam. Dobra, kochani, czas przygotować zupkę dyniową. Jako naczelna jesieniara, chociaż nie jestem jesieniarą, ale bardzo lubię tą porę roku, nie mogę jej zabraknąć w dzisiejszym menu, ponieważ przychodzą do nas znajomi. Co prawda na krótko i to jeszcze z dziećmi, ale no, muszę przygotować coś do jedzonka i pomyślałam, że zrobię właśnie zupę, ogólnie na kolację, ale też jakieś przekąski. No, także to jest vlog jedzeniowy. To trust you and jump down, I'll keep my status quo up here, won't let anybody come near, I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. Jestem już trochę śpiąca, ale chyba sobie jeszcze włączę jakiś serial. Może ze mną Bill coś obejrzy? Oglądam aktualnie serial You i zostało mi jeszcze 2 odcinki do skończenia. To jest... Za każdym razem jak to oglądam, to mam takie... What? Więc jeżeli nie wiecie co obejrzeć, właśnie skończyliście swój jakiś fajny serial, to ten... Zdecydowanie powinien znaleźć się na waszej liście. To jest taki thriller o psychopacie. No i na tym, słuchajcie, myślę, że zakończę tego vloga, także fajnie, że razem sobie spędziliśmy dzień i do zobaczenia niedługo w kolejnym filmie. Pa! So I did get an Airbnb. She's barely looking at me. Sherry and Gary aren't enough to throw her this off balance. The